Dzień dobry Państwu. Drodzy Państwo, tym razem nie nagrywam nowego wykładu na temat witaminy B12. Natomiast z przyjemnością chciałbym Państwu polecić moją najnowszą książkę na temat właśnie tej witaminy. Książka ta dosłownie kilka dni temu wyszła w języku polskim. Kilka lat temu pani Agato Radoś, która prowadzi Stowarzyszenie Promocji Zdrowego Stylu Życia, zaprosiła mnie do Poznania, aby tam wygłosić wykład witamina B12 Fakty i mity. Wykład ten został nagrany i jakiś czas później udostępniony na YouTubie. Jak Państwo widzicie, do dzisiejszego dnia ponad 214 tysięcy osób miało okazję obejrzeć ten wykład. Niektórzy z tych Państwa zadali mi pytania poprzez blog właśnie prowadzony przez panią Agatę Radosz, czy kontaktują się ze mną bezpośrednio. W wykładzie mówiłem na temat powszechnych mitów dotyczących witaminy B12. O tych mitach, zresztą dodatkowych, również mówię, czy opisałem je w rozdziale drugim. Natomiast książka zawiera 21 rozdziałów. Opisałem w niej przypadki kilkudziesiąt osób, które miały różnorodne symptomy niedoboru witaminy B12. A więc na przykład osoby, które miały postawione diagnozę stwardnienia rozsianego czy choroby Alzheimera, ale również inne. Znajduje się dużo informacji tutaj dla wegetarian, osób, które miały cukrzycę, osoby, które mają problemy skórne, na przykład egzemę. Poza tym znajdziecie Państwo informacje na temat roli witaminy B12, jeśli chodzi o utrzymanie zdrowych kości, rola witaminy B12 w okresie ciąży, a również wpływ genów na pracę witaminy B12. Książka już jest dostępna w księgarni internetowej Fundacji Źródła Życia, dlatego serdecznie ją Państwu polecam. Mam nadzieję, że stanie się ona nie tylko przyjemną lekturą, ale również znajdziecie Państwo coś praktycznego dla utrzymania czy poprawienia swojego własnego zdrowia. Dziękuję bardzo.